Cześć. Wszyscy wiemy, że w okresie jesienno-zimowym powinniśmy suplementować się witaminą D. Czy powinniśmy to również robić latem, kiedy jest lampa na niebie i zachodzi jej naturalna synteza w naszej skórze? Postanowiłam to sprawdzić. Przed przyjazdem na wakacje wykonałam badanie poziomu witaminy D3 we krwi, a właściwie jej metabolitu 25OH. Mój wynik to dolna granica normy 30. Przez 10 dni, kilka godzin dziennie, korzystałam z kąpieli słonecznych, nie oszczędzając się i nie używając za dużo filtrów. Po powrocie wykonam znowu badanie poziomu witaminy D we krwi i podzielę się z Wami wynikiem. Jeżeli ten wynik nie podniesie się do 50-60, rozpocznę miesięczną kurację witaminą D w dawkach 4000 jednostek rano, 4000 jednostek wieczorem, oczywiście połączoną z witaminą K2-MK7. Witamina D nie jest tylko po to, abyśmy nie mieli krzywicy, bierze udział w bardzo wielu procesach, ona warunkuje tak naprawdę zdrowie. A ciekawostką jest fakt, że zwalcza proces zapalny w tkance tłuszczowej i dzięki odpowiedniemu jej poziomowi możemy utrzymać prawidłową wagę ciała. I o to chodzi. Życie po 30 jest piękne. Pozdrawiam.